Witam na kanale Retrownia, gdzie gramy sobie w Duma 2 na koszmarze, zbierając wszystkie sekrety. W tym odcinku gramy sobie mapkę 16, a tak właściwie oglądamy sobie moje demko nagrane. Udało mi się to przejść już za czwartym podejściem, więc mapka nie jest jakaś wybitnie trudna, może dlatego, że praktycznie większość z niej można po prostu pominąć. Mamy łącznie tutaj 4 sekrety, z czego 2 są tutaj. Jeden z sekretów można odpalić, gdyby mi się udało tam trafić w te oczy, które próbowałem. Ale można też to zrobić w drugi sposób, jak podejdę do pochodni, która jest po drugiej części tam pokoju, zaraz zresztą to zrobię. To otwiera się część tej ściany i wtedy można sobie po prostu tutaj wjechać. O, tak jak widzicie, się górna część ściany otworzyła, teraz można sobie wjechać tutaj i strzelić w te oczy, żeby otworzyć sekret. W międzyczasie zrobiłem drugi sekret, w którym była mega sfera. Tam wystarczyło z kolei strzelić w taki punkcik z ogniem. Generalnie bardzo lubię tą mapę i tutaj zawsze fajną zadymkę można było zrobić na tej mapie. Właśnie zbierając niebieski klucz wyskakuje naprawdę pokaźna ilość przeciwników, jak na klasycznego Duma 2. To jest to, powiedzmy, taki ewenement, że aż takie duże ilości przeciwników naraz. Także może dlatego zawsze tą mapkę lubiłem. Tutaj wchodzimy sobie od tyłu do tego budynku, żeby zebrać sekret numer 3, bo tak naprawdę wejście tutaj już jest sekretem. I chyba tutaj też jest od razu sekret numer 4, o ile dobrze pamiętam. O właśnie, kiedy tutaj sobie wejdziemy, to mamy... Właściwie, jak zauważyliście, w dwóch miejscach mamy 4 sekrety. Teraz tylko muszę zdobyć sobie kluczyk. Zdaje się czerwony. Który jest tutaj, ale jak mam już BFG, no to nie za bardzo się przejmuję czymkolwiek. Jeszcze sobie tutaj zbieram rakietniczkę. I mamy kluczyk czerwony. Tak jak widzicie, na dole tam jest kocioł jak nie wiem co, a że gramy na koszmarze, to lepiej tam w ogóle nie podchodzić za bardzo do tego okna. No i teraz tutaj głównym celem moim jest po prostu się przedostać tutaj w prawy narożnik mapy, tak go nazwijmy umownie, że to jest prawy narożnik. I musimy sobie teraz tylko wjechać do góry, uważając, żeby nas nie pozabijali, bo tutaj naprawdę wszyscy chcą mnie zabić w tym momencie. A tak jak mówię, na koszmarze jest to dosyć łatwe do zrobienia, także to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka i widzimy się w kolejnych. Cześć!